próba kamerki. Piękna pogoda z rana. Zaraz się wybieramy na zlot do Częstochowy. Motory już prawie przygotowane. Każdy pali. Super. Dobra, kamerka połączona, bo wiesz co, chyba była połączona do telefonu i musiałem odtegować, także zaraz wyruszamy. Jedziemy po kolegę do Dąbrowy i w trasę. Aha, jeszcze bramę zamknę, widzisz, najważniejsze. No, dobra, czekaj. Dobra, jesteśmy. Cześć, Arek, a my już u ciebie. No, dzięki. No. Jedziemy na trasę. Tak jest. Filmik trzeba montować. Maszyny gotowe. Dobra. To nie jest. Nie jest to Arek Mirek Węglarz? Nie jest to Mirek Węglarz? Nie jest to Mirek Węglarz tutaj? Zobacz, bo ja już ślepy jestem. Nie? Dobra. No, Arek ma wydech głośny. Zobaczymy, jak to będzie.
już jesteśmy na miejscu. No właśnie, no. Jesteśmy na miejscu. No. Tak żebyś miał... O kurde. Dobra, jesteśmy na miejscu i... Dobra, jesteśmy na miejscu, małe regulacje, doregulowanie silnika, podregulować co nieco. Zobaczymy, czy teraz będzie lepiej, czy gorzej. Zobaczcie, ile tu jest motocykli. Tu jest dopiero czad. Tam, no.
każdy parkuje gdzie da rady. No. O, zderzyły się. Idziemy na... Nie porysował się? Nie, nie. Idziemy na górę zobaczyć, bo na górze będzie fajnie widać. O, no to jest... Nie, to jest ta... Still Lighter, czy jak się tam nazywa? Nie? Amerykańska wersja. To będzie 1300? Amerykańska 1800. A to ze Stanów na pewno, nie? Dobra, wchodzimy na teren klasztoru. Idziemy na miejsce widokowe. Na razie. Jest kocioł tutaj. Zobaczcie, co tu się dzieje. Turyści, motocykliści. Każdy, kto tylko da radę. No, ale to dopiero początek jest. Chyba jeszcze się zjadą. Myślę, że połowa tego, co nieraz przychodzi. Wow! Kocioł, kurde! Co? Będzie wszystko na YouTubie. No, zobaczcie tu. Tu na tle klasztoru, bo tu coś Arek chce wszystkim powiedzieć. Bardzo fajnie, no. Ja tutaj przyjechałem w intencji mojej córki i przyszłego wnuczka, który jest w drodze, pod koniec maja ma się urodzić. No i właśnie to jest super wypowiedź, którą możecie podziwiać. I naprawdę, to są prawdziwi motocykliści. No. No zobaczcie, tu będzie msza święta w Jasnej Góry, w tym miejscu. Na razie tu nikogo nie wpuszczają. Zacznie się za pół godziny. Widzicie, tu będzie ołtarz główny. A my tutaj musimy iść tędy i potem zejdziemy na dół. No i będzie jeszcze świetnych parę efektów. Zobaczycie. No. Postaram się nagrać, jak będzie podniesienie. I wtedy, jak będzie uderzanie w dzwon, to wtedy wszystkie motocykle odpalą silniki i każde uderzenie będzie przekazówka. Zobaczymy, czy w tym roku tak będzie. O, zobaczcie, pięknie widać. Tu jak żołnierze, jak wojsko ustawione. No. Przesuw. O, zobaczcie, jak tutaj jest świetne. Perspektywy. Zobaczcie, zaraz się zacznie msza święta.
Troszkę się wkurzy, ale to nic nie szkodzi, bo ma być gorąco. Otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Szukamy motocykli, bo aż trudno znaleźć. Ja już myślałem, że go ukradli. O, świetna. Ciekawe, zyda. Ale tutaj już naprowadzili nas na nasze motocykle. Koledzy. Już wiemy, gdzie idziemy. No, las motocykli. Są. Słowo Boże jest, słuchajcie, tym, co zawsze nadaje kierunek. Dobra, teraz po cichutku to posiedzimy, i tak spróbujmy popatrzeć i posłuchać tego dzisiejszego słowa jako kulturalnie. Czegoś, co chce jakoś nas ukierunkować, wskazać kierunek na ważną drogę, na nasze życie. Nie silników, tylko były klaksony naciskane. Odpoczynek po jeździe. A na koniec jeszcze troszeczkę klasyki. Bo pamiętam. Piękne. Takiego ja miałem. Czerwonego.
per zarąbiste. No właśnie wyjeżdżamy. Trasa wyjazdowa. Jedziemy w kierunku Poraja. Dzięki! Powodzenia szerokości! Jedziemy w kierunku Poraja, coś zjeść przede wszystkim. Zjemy i w kierunku domu się kierujemy. Dobra, teraz będą jazdy terenowe, bo musimy tu spróbować wyskoczyć za tego pagórka tutaj. Na cruiserach to będzie wyższa szkoła jazdy. Pierwsze, uwaga, Arek. Nie, Sebastian. Aha! Jechać? Dobra, tak? Może, no. Teraz ciężko wyjechać. Kurde, jak diabli. Musimy wyjechać z centrum. Nie jest łatwo. Zajechaliśmy, żeby gdzieś coś zjeść, nie? O. Dalej pojedziemy tą drogą. Tak, tak, tak. To mi się pomyliło, bo pojechałem na Koziej Głowy, bo to no. Tędy też się dojedzie. Też, tak, tak. Dokładnie. Mi się po prostu pomyliło. Piweczko. Piwko, tak. Pod Jasiem i Małgosią. Tak. Pod Jasiem i Małgosią, no. Restauracja. A gdzie tu masz Jasię i Małgosię? A, fajny. O, zobaczcie, jak kabryka. Tak, uwaga. Takiego sobie kupię na 60. urodziny. Słyszycie? A tu motocykle też się zatrzymały. To jest WL-ka taka jak ja mam. Tam są różne trójkołowce. No. Moja ze mną, ale jeszcze na Hondzie. To właśnie pyszny obiadek. I tych znajomych są. Bo ja to tak średnio stawiam. Podejrzewam, że ją w tym roku kupiłem. Miam, smacznego. Dobra, to wyjeżdżamy właśnie spojedzeni, opici, wypici. Jedziemy w stronę Ogrodzieńca. Myszkowa, tak? Myszkowa też? Tak, też. Najpierw na Myszków, no. A potem na Zawiercie. Na Zawiercie Ogrodzieniec, Olkusz. I potem Olkusz. Olkusz, dobra. 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 Dzięki. No, no to cześć, Arek. Trzymaj się. Oczekuj na film. Wszystko będziemy w kontakcie. Jak będą jakieś wyjazdy, to będziemy w kontakcie. Dobra. Tam już was poprowadzi. 791 droga. Dobra, dobra. My sobie tu już ustawimy nawigację. No. Dobra. No to na razie. Cześć. Dobra. Dobra. No. Cudki, co? Ostatni postój. Przyjechaliśmy. To zgadnie, gdzie jesteśmy. W Trzebini. Rynek Trzebinia. Idziemy teraz rozprostować plecy, kości, maszyny. A zobaczcie, jak się spisały nasze fury. Elegancko.
super. Dobra, ostatnie nagranie. Już jesteśmy zmęczeni, już mi się nie chce nigdzie jechać. Piwa mi się chce. Sebastian się śmieje, bo każdemu się browarka chce. Teraz to bym tu wskoczył tak do tej wody i popływał. O. Dobra, mówi, to wyciąg sobie, tylko ten. No, to będziemy kończyć w takim układzie i... Tak? No, ten gdzieś może ci wypadły, blisko na pewno. No. No. No to koniec.